Witam serdecznie wszystkich radnych i uczestników dzisiejszej sesji. Informuję, że dzisiejsza sesja jest nagrywana i teletransmitowana. Administratorem danych jest gmina Kłodawa, a klauzula informacyjna znajduje się na stronie Biuletyn Informacji Publicznej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób uczestniczących w obradach sesji w Kłodawie została umieszczona przy wejściu sali obrad. Proszę o wyciszenie telefonów komórkowych. Dodam również, że w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kłodawa dzisiejsza sesja odbywa się w zmniejszonym gronie. Witam pana burmistrza Kłodawy, pana Piotra Michalaka. Informuję, że w obradach sesji z głosem doradczym uczestniczy skarbnik gminy pan Grzegorz Dzięgielewski. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 10, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Ustalenie porządku posiedzenia. Porządek obrad dzisiejszej sesji został zawarty w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które otrzymali radni. Proponuję wnieść do porządku obrad dodatkowe punkty, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia między gminą Kłodawa a powiatem kolskim. Punkt ten proponuję rozpatrzyć jako 10 porządku obrad. Kolejnym punktem, który chciałbym wprowadzić, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28 na 196 na 220 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kłodawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punktem proponuję rozpatrzyć jako punkt 15 porządku obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję. Za 10, wstrzymało się 0, przeciw 0. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 28 sesji i z 29. Protokoły z wyżej wymienionych sesji otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Jeśli nie ma uwagi ewentualnych poprawek i uzupełnień, to protokół poddaję pod głosowanie. Po kolei przegłosujemy. Najpierw przegłosujemy protokół 28. Czy są tu jakieś uwagi do tego protokołu? Jeśli nie ma, to proszę bardzo, przegłosujemy protokół 28. Proszę. Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 29. Są jakieś uwagi? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Proszę. Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Protokoły zostały przyjęte. Zamykam punkt trzeci. Przystępuję do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza zostało przedłożone państwu radnym. O przedstawienie sprawozdania proszę pana burmistrza Piotra Michalaka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. W okresie od 18 września do 19 października odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w Kłodawie. 17 września i 1 października. W czasie sesji podjętych zostało 13 uchwał. Uchwały zostały objęte zakresem nadzoru wojewody i przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 6 uchwał zostało przekazanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W okresie od 9 września do 14 października wydałem 7 zarządzeń.
Zamówienia publiczne. W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 14 października została zawarta umowa z firmą AG Bruk Grzegorz Kotarski na przebudowę ulicy Krańcowej w Kłodawie o wartości 328 435 zł brutto. Termin wykonania zadania to 4 grudnia bieżącego roku. 24 września przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu rozliczenie końcowe dofinansowania zadania przebudowy ulicy Aleja Tysiąclecia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 30 września przesłano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Gmina Kłodawa wystąpiła o wsparcie w wysokości 1 500 000 zł na przebudowę ratusza miejskiego. W ramach prowadzonych inwestycji trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Alei 1 Maja. Trwają prace elewacyjne i docieplenie budynku Urzędu Miasta w Kłodawie. Odebrano roboty związane z przebudową ulic Bohaterów Września i 3 Maja. Zakończono budowę parkingu z odwodnieniem przy Urzędzie Miasta. Zakończono przebudowę chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie. To w ramach współpracy z powiatem kolskim. Wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2018 roku, zmienionej uchwałą 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny nabycia lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kłodawa, zgodnie z zarządzeniem burmistrza z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa i zarządzeniem burmistrza z dnia 31 sierpnia bieżącego roku zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokale mieszkalnych przy ulicy Władysława Jagieły 2 za cenę 20 714 zł. Wartość udziału w gruncie jako przedmiotu prawa własności wyniosła 572 zł. Akt notarialny odbył się 16 września. Przy ulicy Władysława Kapicy 2 za cenę 21 674 zł. Wartość udziału w gruncie jako przedmiotu prawa własności wyniosła 354 zł. Ten akt również się odbył 16 września. I przy ulicy Władysława Kapicy 3 za cenę 19 648 zł. Wartość udziału w gruncie jako przedmiotu prawa własności wyniosła 558 zł. Ten akt odbył się 22 września. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy Kłodawa w dniu 13 października została zawarta umowa ustanowienia służebności gruntowych w formie aktu notarialnego. W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie w dniu 15 września został zawarty akt notarialny w sprawie nabycia na rzecz gminy Kłodawa niezabudowanej nieruchomości położonej w Kłodawie oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1020 o powierzchni 178 m kwadratowych za cenę 2,5 tysiąca zł brutto. Wyżej wymieniona nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod drogę. Tak obrazowo jest to łącznik między ulicą Barbary a ulicami Kapicy Bohaterów Września. W bieżącym miesiącu w październiku wypłacono 76 dodatków mieszkaniowych na kwotę 12 276 zł. Dodatków energetycznych w październiku wypłacono 14 na kwotę 193 zł i 24 grosze. W dniach od 1 stycznia do 15 października bieżącego roku wprowadzono do systemu informatycznego 70 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny, w tym 16 wniosków o dodanie nowej wielodzietnej rodziny, 36 wniosków o dodanie rodziny, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 3 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie, 10 wniosków o przedłużenie
terminu ważności karty, 2 wnioski o przyznanie duplikatu karty. W dniu 31 sierpnia 2020 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Kolskim a Gminą Kłodawa umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych RP z terenu Powiatu Kolskiego na kwotę 13 tysięcy złotych. Jednostki OSP wzbogaciły się o następujące wyposażenie. Radiotelefon, pilarkę, zbieraki, rękawice, bosaki, węże i mostki przejazdowe, topory, łomy, kombinezony na owady, prądownice. Całość zadania to kwota 13 681 zł i 60 groszy. Powstała różnica to środki własne gminy. W dniu 29 września nastąpiło podpisanie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie, ubrania bojowe 4 sztuki, buty bojowe 4 pary oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach, ubrania bojowe 3 komplety, buty bojowe 3 pary. Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To jest kwota 27 720 zł oraz w 1% ze środków własnych budżetu gminy Kłodawa. Niewielki udział, bo tylko kwota 280 zł. W ramach oświaty obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który w tym roku znacznie różnił się od innych ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju. Z tego też powodu nie mogło odbyć się coroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół i wyróżnieni nauczyciele ze szkół, dla których gmina Kłodawa jest organem prowadzącym. Pomimo braku możliwości bezpośredniego kontaktu, nagrody gminy za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zostały przyznane i przekazane wyróżnionym nauczycielom za pośrednictwem dyrektorów szkół. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, uwagi do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kłodawa za pierwsze półrocze 2020. Informuję, iż informację wykonania budżetu otrzymali Państwo radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze proszę pana skarbnika gminy, pana Grzegorza Dzięgielewskiego. Proszę również pana skarbnika o przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020. Proszę bardzo, panie skarbniku. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsze półrocze bieżącego roku, jeśli chodzi o wykonanie budżetu, zakończyło się nadwyżką w wysokości 3 959 091 zł i 75 groszy. Dochody wykonano w wysokości 32 464 573 zł 59 groszy. W ujęciu procentowym to jest 55% i 59%. Jeśli chodzi o wydatki, kwota wykonanych wydatków wynosi 28 505 481 zł i 84 grosze, co stanowi 47,8%. Na koniec pierwszego półrocza gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 749 445 zł 76 groszy. W omawianym okresie spłacono kredyty w wysokości 242 775 zł i 84 grosze. Państwo pozwolą teraz, że przedstawię opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Uchwała numer SO 0953 łamane na 38 na 8 na KO na 2020 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 października 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku gminy Kłodawa. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 27 na 2020 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku w osobach pan przewodniczący, pan Leszek Maciejewski oraz członkowie pani Zofia Ligocka i pani Renata Konowałek, działając na podstawie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z ustawą o finansach publicznych, o przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Kłodawa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wyraża opinię pozytywną. Na podstawie przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Kłodawa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku skład orzekający ustalił, że przedmiotowa informacja została przedłożona w terminie określonym w artykule 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i zawiera dane wymagane uchwałą nr 424 na 10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kłodawa za pierwsze półrocze. W następnej części uchwały są uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stan faktyczny przedstawiony w informacji. Biorąc pod uwagę skład orzekający, jak w sentencji podpisał przewodniczący składu orzekającego pan Leszek Maciejewski. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Zatem przystępujemy do kolejnego punktu. Informacje o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. Informuję, iż informację o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych otrzymali państwo radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Proszę pana Piotra Michalaka, burmistrza, o przedstawienie informacji, do których analizy upoważniony jest burmistrz Kłodawa. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym składam Radzie Miejskiej w Kłodawie informacje dotyczące oświadczeń majątkowych składanych w 2020 roku w trybie artykułu 24h ust. 1 ustawy, do których analizy upoważniony jest burmistrz Kłodawy. Zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy oświadczenia majątkowe burmistrzowi winni złożyć sekretarz gminy, skarbnik gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wydający z upoważnienia burmistrza decyzje administracyjne. Oświadczenia majątkowe były składane do dnia 31 maja bieżącego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku 2019. Wydłużony termin składania oświadczeń majątkowych wynika z zapisu w obowiązującej od 31 marca ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19. Po analizie wszystkich oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane osoby stwierdzam, co następuje. Zobowiązane z osoby za wyjątkiem pana Pawła Rosiaka złożyły oświadczenia majątkowe. Pan Paweł Rosiak pomimo wezwania nie złożył oświadczenia majątkowego wymaganego w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Oświadczenia zobowiązanych osób zostały złożone w ustawowym terminie. Oświadczenia zostały złożone zgodnie ze wzorem określonym przez przepisy prawne. Analizie poddane zostały oprócz terminu złożenia oświadczenia także dokładność i prawidłowość wypełnienia. Po dokonanej analizie stwierdzam, że oświadczenia majątkowe zostały wypełnione prawidłowo. Informacje zawarte w oświadczeniach nie budzą wątpliwości. Zgodnie z wymogami prawa oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Kole oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa. Dziękuję.
Dziękuję. Przedstawię informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych. Stosownie do artykułu 24h ustęp 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dokonałem oceny analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Kłodawie za 2019 rok. Oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy radni Rady Miejskiej w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Drugie egzemplarze oświadczeń wraz z załącznikami PIT przesłałem zgodnie z wymogami ustawy do Urzędu Skarbowego w Kole. Kopie oświadczeń zostały przekazane burmistrzowi w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych, stwierdziłem nieprawidłowości polegające na: nie wykazano dochodu osiągniętych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży samochodu, wykonywania funkcji radnego, zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, pomocy suszowej, dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie załączono kopii zeznań rocznego PIT-37, nie wskazano adresu zamieszkania i adresów położenia nieruchomości, nie wskazano stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku. Oświadczenia majątkowe, w których stwierdzono nieprawidłowości, zostały skorygowane. Informuję jednocześnie, że pismem numer KN-7/414-137-2020.3 z dnia 6 lipca 2020 roku wojewoda wielkopolski poinformował, że burmistrz Kłodawy oraz przewodniczący rady złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie. Na podstawie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych oraz złożonych zeznaniach podatkowych nie stwierdzono podstaw do wystąpienia z wnioskiem o kontrolę oświadczeń do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, to zamykam punkt 7. Przechodzimy do realizacji punktu 8. Przepraszam, że punkt 6, przechodzimy do punktu 7, właśnie coś mi się tu nie zgadzało. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kłodawa w roku szkolnym 2019-2020. Informuję, iż informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kłodawa w roku szkolnym 2019-2020 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie informacji proszę pana burmistrza. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, realizując obowiązek, który został nałożony na organ prowadzący, czyli burmistrza Kłodawy, który ma przedstawić informację o stanie realizacji zadań oświatowych organowi stanowiącemu, czyli Radzie Miejskiej, zostało taka informacja została państwu przedstawiona. Szczegółowo zostały opisane liczby oddziałów, poszczególnych ilości dzieci w poszczególnych szkołach, w poszczególnych klasach, a także to i zarówno i osiągnięcia, i udziały w konkursach, ale również poszczególne wydatki na poszczególne jednostki i na poszczególne szkoły. Na pewno to, żeśmy już rozmawiali na posiedzeniu wspólnym komisji przedsesyjnym, natomiast na pewno jest to ta informacja i to takie powiedzmy sprawozdanie jest zupełnie inne i różni się od lat poprzednich i nie będzie dobrą bazą do porównywania w roku przyszłym, dlatego że chociażby część kosztów po prostu od marca do zakończenia roku szkolnego 2019-2020 krótko mówiąc nie występowała, więc ani to nie jest dobra kalka do tego, żeby nałożyć wykonanie kosztów do roku, do poprzedniego roku szkolnego, do tego 2018-2019, ani to nie będzie dobrą bazą, żeby porównywać później koszty, czy ewentualnie to, co się dzieje ze szkołami w roku 2020-2021, w roku szkolnym. No jedno jest niezmienne, znaczy widzimy, że
ubywa nam dzieci w systemie naszym oświatowym gminnym, bo to, że tak powiem, jest niezależne od pandemii i ten trend się już utrzymuje któryś rok z rzędu. No jeżeli Państwo macie jakieś pytania bardziej szczegółowe, to bardzo chętnie udzielę informacji na tyle. Jeżeli takie pytania są, to postaram się odpowiedzieć. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Czyli uważam, że nie ma pytań, czyli możemy zamknąć punkt 7. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 przeprowadzanych w sposób określany w artykule 5 ustęp 5 roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 jest zasadne. Tak, to jest uzasadnienie formalne. Konsultacje z tymi podmiotami wymienionymi się odbyły właśnie tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury. Było to ogłoszenie, zostały poszczególne podmioty o tych konsultacjach poinformowane. No zmiana jest taka, że zwiększamy pulę generalnie na rok 2021, jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków na realizację tego programu współpracy. W roku bieżącym mieliśmy w planie 226 tysięcy, na rok przyszły będziemy mieli tych pieniędzy 271 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przystąpimy do głosowania. Proszę. Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 30/214/220. Przystępuję do realizacji kolejnego punktu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Kłodawy. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Na wspólnym posiedzeniu komisji radni przeanalizowali skargę, wysłuchali stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ja może przedstawię projekt uchwały. Uchwała numer 30 w sprawie postawienia
bez pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Kłodawy. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 713 oraz artykułu 229 punkt 3 oraz artykuły 239 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, to jest dziennik ustaw z 220, pozycja 256, 695 i 1298. Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Pozostawić bez rozpatrzenia skargę na działalność burmistrza Kłodawy wniesioną w dniu 25 września 2020 roku z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie do poinformowania skarżących oraz organu, przekazując skargę o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Poproszę przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przeczytanie uzasadnienia, które stanowi właśnie załącznik do niniejszej uchwały. Proszę bardzo, Aniu. Uzasadnienie. W dniu 25 września 2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pismo zatytułowane Deklaracja Rodziny X. To samo pismo zostało wniesione w drodze maila do Rady Miejskiej w Kłodawie oraz przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 28 września 2020 roku. Przewodniczący Rady w dniu 1 października 2020 roku przekazał pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpoznania jako skargę. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 roku dokonała analizy przedmiotowego pisma. Zapoznała się również z poprzednimi dokumentami związanymi ze skargą z dnia 21 sierpnia 2020 roku oraz odpowiedzią, jaką otrzymali skarżący w dniu 23 września 2020 roku. W ocenie komisji skarga, która wpłynęła w dniu 25 września 2020 roku, powinna być pozostawiona bez rozpoznania na podstawie artykułu 239 Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarżący w piśmie pod tytułem Deklaracja we wstępie wyraża swoją opinię dotyczącą zachowania i wypowiedzi radnych poprzedniej kadencji sprzed kilku lat. Skarżący odnosi się do pisma z dnia 6 sierpnia 2018 roku. W dalszej części skarżący artykułuje subiektywną opinię, do której każdy obywatel ma prawo. W części rozwinięcie skarżący kwestionuje stanowisko Rady Miejskiej wyrażone w uzasadnieniu do uchwały nr 28/202 z dnia 17 września 2020 roku. Z dalszej części skargi wynika, że skarżący nadal formułuje żądania dotyczące kwestii oświetlenia, wodociągu oraz drogi dojazdowej do ich posesji. Okoliczności te były zawarte w wyżej wymienionej skardze z dnia 21 sierpnia 2020 roku. Reasumując, skarżący, składając ponownie skargę zatytułowaną Deklaracja, nie przedstawili nowych okoliczności, ponieważ te poruszone zostały w skardze na działanie burmistrza z dnia 21 sierpnia 2020 roku dotyczące remontu drogi, założenia oświetlenia, a także wykonania przyłącza wodociągowego. Rada Miejska w dniu 17 września 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Kłodawy, uznając skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Z uwagą, iż w przypadku złożenia wniosku inwestycyjnego przez burmistrza
Rada Miejska przychyli się do wniosku w sprawie wybudowania przyłącza wodociągowego. W uzasadnieniu tejże uchwały Rada odniosła się w kwestii remontu drogi i ustaliła, że droga, przy której zlokalizowana jest nieruchomość skarżących, stanowi drogę wewnętrzną, ogólnodostępną, stanowiącą własność gminy Kłodawa. Droga ta nie ma statusu drogi publicznej. Posiada nawierzchnię nieutwardzoną. W ramach przeprowadzonych remontów nawierzchnia drogi częściowo została wzmocniona kruszywem kamiennym oraz pospółką, a powstałe w wyniku ruchu pojazdu oraz działań czynników atmosferycznych ubytki nawierzchni są naprawiane. W celu poprawy przejezdności nawierzchnia drogi jest profilowana równiarką. Prace te są wznawiane w miarę pojawiających się potrzeb. Stan nawierzchni drogi nie odbiega normami i jakością od pozostałych dróg o nawierzchniach nieutwardzonych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kłodawa. Mimo ograniczonych środków na zadania inwestycyjne w roku 2019 gmina Kłodawa zabezpieczyła środki na budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości zamieszkałej przez skarżących. Wykonany został w 3 etapach odcinek drogi o długości 1880 metrów bieżących. Natomiast droga wewnętrzna ogólnodostępna jest utrzymana przez gminę w ramach bieżącego utrzymania dróg. Właściwe utrzymanie dróg potwierdziła przeprowadzona wizja lokalna. Należy zauważyć, iż wizja komisji w terenie odbyła się po ulewnych deszczach, które miały miejsce 2 dni wcześniej. Komisja nie zauważyła, by droga była nieprzejezdna, czego dowodem są załączone zdjęcia. W zakresie podłączenia posesji skarżących do kanalizacji sanitarnej komisja stwierdziła, że przedmiotowa posesja położona jest na obszarze wiejskim znajdującym się o około 9,5 km od granicy miasta, a położenie nieruchomości, to jest odległość względem kanalizacji sanitarnej, wynosi około 10 km. Komisja przeanalizowała również ze skargą wcześniejszą korespondencję. Komisja stwierdza, iż skarżący w swoich wcześniejszych wnioskach, 6 wniosków było złożonych w latach 2017-2020, wnioskował o podłączenie do sieci wodociągowej, co nie jest formalnym przedmiotem skargi. Adresatem tych wniosków nie była Rada Miejska. Analiza tych wniosków wskazuje, że nie zostały one uwzględnione z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych. Rada zabezpieczała ograniczone środki w budżecie, uznając zasadność budowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonach o zwartej zabudowie oraz zabezpieczała środki na te inwestycje, na które gmina pozyskiwała środki z zewnątrz. Wniosek skarżących z całą pewnością dotyczy realizacji zadania o charakterze inwestycyjnym, na który muszą zostać zapewnione odpowiednie środki finansowe w budżecie. Odnosząc się do wniosku w sprawie oświetlenia dojazdu do budynku, komisja stwierdza, że wykonanie tego oświetlenia nie było planowane z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych i niższy priorytet tej inwestycji od innych potrzeb. W ocenie komisji zasadnym jest oświetlenie dróg dojazdowych według ustawy oświetlenie dróg i placów, a nie wyłącznie jednej posesji. Teren, o który wnioskuje skarżący, jest mało zurbanizowany. Znajdują się 2 posesje na całej długości drogi. Dlatego też komisja uważa, że niezasadnym byłoby oświetlić wymieniony teren, zanim nie zostaną wykonane pilniejsze inwestycje oświetleniowe. Na terenie miasta i gminy Kłodawa zamieszkuje 213 rodzin wielodzietnych w przedziale wiekowym od 0 do 18 lat. Dane na podstawie wydanych kart dużej rodziny. Ocena wyżej wymienionych spraw przez Komisję oraz Radę nie uległa zmianie. Zgodnie z artykułem 239 paragraf 1 w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności,
Organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego. Sytuacja taka zachodzi w niniejszej sprawie. Ratio legis rozwiązania przewidzianego w artykule 239 KPA polega na tym, że organy powołane do rozpoznawania skarg nie były ustawowo zobligowane do nieustannego badania i oceniania tych samych kwestii, problemów i okoliczności, które uprzednio były już przedmiotem rozpoznania. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję. Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 30/215/2020. Zamykam punkt 9. Przystępuję do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej budżetu gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia między gminą Kłodawa a powiatem kolskim. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a powiatem kolskim. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27/192/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 roku. Paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Udziela się w 2021 roku pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa dla powiatu kolskiego z przeznaczeniem na koszt. Litera A. Budowy ulicy Toruńskiej w Kłodawie w wysokości 35 tysięcy złotych. B. Przebudowy drogi powiatowej o numerze 3431P Bierzwienna Dziubin w wysokości 20 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uchwale nr 27/192/2020 z dnia 30 lipca bieżącego roku Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy gminą Kłodawa a powiatem kolskim. Paragraf pierwszy miał brzmienie i odnosił się do litery A i brzmiał przebudowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie. Zgodnie z interpretacją Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole droga lub ulica o nawierzchni nieumocnionej nie mogła nigdy w przeszłości uzyskać decyzji o pozwoleniu na budowę. Użycie słowa przebudowa może nastąpić w stosunku do drogi lub ulicy, która została już wybudowana. Tym samym niezbędne staje się opracowanie dokumentacji pod nazwą budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie. Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne. Jest to czysto techniczna zmiana, nie ma żadnych skutków dodatkowych, jeżeli chodzi o środki finansowe. Jest to ulica, którą wspólnie z powiatem chcemy przygotować do złożenia w przyszłorocznym naborze funduszu, do Funduszu Dróg Samorządowych. Tak? Tym bardziej, że jeszcze dodatkowo budowa jest jeszcze wyżej punktowana niż przebudowa, bo powstaje coś zupełnie nowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przejdźmy do głosowania. Proszę.
za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 30/216/2020. Przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika Grzegorza Dzięgielewskiego. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Zwiększa się dochody z następujących tytułów. Kwota 7000 wpływ za zarząd i użytkowanie majątku. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 80000. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 127000. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wpływ dofinansowania kwota 500000 zł. Nagroda dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie za udział szkoły w konkursie Być jak Ignacy 3000 zł. Kwota 12000 zł. Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych. Wpływ z darowizn na świetlice gminne 4000 zł. Dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Dębinie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kwota 340000 zł. Jeśli chodzi o zadania zlecone, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów kwota 6274,38 zł oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zasiłki energetyczne 600 zł. Zwiększenia wydatków. Fundusz Sołecki w miejscowości Słupeczka i Rgielew. Umowa na wykonanie strategii rozwoju kwota 2000 zł. Usługi w drogach gminnych kwota 30000 zł. Podatek VAT gospodarka mieszkaniowa 30000 zł. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie, w Bierzwiennej Długiej, w Lubońku na zakup umundurowania 3003 zł. Ubezpieczenia strażaków 600 zł. Kwota 15380 zł dotyczy zmian w funduszu sołeckim w miejscowości Rysiny. Zakup materiałów i wyposażenia w szkole. Kwota 3000 zł. Pomoce naukowe. Wydatki realizowane z nagrody w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie. Wspomniany konkurs Być jak Ignacy, odkryj tajemnice nauki. Kwota 20000 zł. Wydatki na zwroty dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola, czy do przedszkoli w tych sąsiednich gminach 20000 zł. Dotacje dla szkół niepublicznych na dzieci niepełnosprawne. Tu jest zmiana w klasyfikacji. Kwota 29000. Udział Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. Środki własne w wysokości 12 441 zł. Łączna kwota 340 000 zł. Jest to zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji uzyskanej w 2015 roku na przygotowanie dokumentacji związanej z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi na terenie gminy Kłodawa. Kwota 20000 zł dotyczy oczyszczenia miast i wsi usług, konkretnie usługi utrzymania psów w schronisku, kwota 70000 zł. Dostarczanie energii elektrycznej i usługi naprawcze, oświetlenie uliczne, łączna kwota 100000 zł. Zakup wyposażenia placów zabaw w miejscowości Tarnówka i Wólka Czepowa. A także zmiany w sołectwie Rysiny Kolonia. Kwota zwiększenia to jest 21 333 zł. Opracowanie strategii Fundusz Sołecki w miejscowości Luboniek 5301 zł. Kwota 6460 zł Fundusz Sołecki zakup materiałów w miejscowościach Krzykosy i Dziubin.
Zmiana także dotyczy sołectwa cząstków. Kwota 14 086 zł, fundusz sołecki w miejscowości Cząstków. Przeznaczenie, ta kwota ma na ogrodzenie. Zakup gazu i materiałów do budynku klubowego oraz Orlik 2012, kwota 10 000 zł oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku klubowym, kwota 25 000 zł. Zadania zlecone, łączna kwota 6274 zł 38 groszy. Dotyczy zakupu podręczników. Są to środki z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Także gmina otrzymała na dodatki energetyczne kwota 600 zł, zwiększenie wydatków z tego tytułu. Zmniejsza się wydatki w rolnictwie. Fundusz sołecki w Rysinach Kolonii, kwota 7150 zł. Kwota dotyczy zakupu materiałów. Fundusz sołecki Słupeczka i Irgielew, usługi w rolnictwie, zmniejszenie o 2000 zł. Fundusz sołecki Cząstków, materiały drogi gminne, kwota zmniejszenia 5000 zł. Podatek VAT, administracja publiczna, zmniejszenie 20 000 zł. Ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie 3603 zł. Dotacje dla szkół niepublicznych na dzieci niepełnosprawne, przeniesienie w klasyfikacji, kwota 29 000. Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie o 30 000 zł. Wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki te rozdysponowano jako wkład własny do projektu 12 441 zł. Materiały na pracę zabaw. Fundusz Sołecki Dziubin, kwota 4 000 zł. I kwota zmniejszenia 26 563 zł. Zakup wyposażenia na placach zabaw miejscowości Tarnówka i Wólka Czepowa. Ale zmiana ta dotyczy tylko zmiany w klasyfikacji budżetowej. Od ostatniej uchwały, Wysoka Rado, dochody zwiększyły się, dochody i wydatki zwiększyły się o wpływy na zadania zlecone. O łączną kwotę 1 154 547 zł. Zasiłki, to były zasiłki 500+ i zasiłki rodzinne. W związku z przedstawionymi przeze mnie zmianami zmieniono załączniki do uchwały budżetowej. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi? Nie ma, nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Proszę. Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 30/217/220. Przystępuję do realizacji kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2020-2043. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika Grzegorza Dzięgielewskiego. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2020-2043. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Dochody ogółem wynoszą 61 536 837 zł i 42 grosze. Wydatki to kwota 63 530 629 zł 42 grosze. Rozchody stanowią kwotę 985 551 zł 68 groszy. Kwoty wymienione zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie w treści załącznika numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy oraz 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, w załączniku numer 1 dokonano zmian wielkości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową. Zmniejszyła się kwota deficytu budżetu z kwotą
kwoty 2 493 792 zł na 1 993 792 zł. Różnica to jest 500 tysięcy, którą to kwotę otrzymała gmina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną wydatkowane w 2021 roku. Zwiększyły się rozchody budżetu na 2020 rok o kwotę 500 tysięcy i po zmianach wynoszą one 985 551 zł i 68 groszy. W załączniku numer 2 dokonano zmiany przedsięwzięcia. Dotyczyła to wcześniejsza również uchwała. Przedsięwzięcie budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie, a także na rok następny, to jest 2021, zwiększono limit wydatków na odbiór odpadów komunalnych. Obecnie jest to kwota 3 182 000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi? Nie widzę. Zatem przejdźmy do głosowania. Za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała utrzymuje numer 30 na 218 na 220. Zamykam punkt 12 i ogłaszam 10-minutową przerwę. Zaczynamy od punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłodawa. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłodawa. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłodawa ustalone w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 48/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kłodawa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z artykułem 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje społeczne. Zasady i tryby przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kłodawa określa uchwała właściwej Rady Gminy. Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłodawa nie zapewnia w ocenie uchwałodawcy odpowiednich narzędzi w tym zakresie. Z uwagi na upływ czasu od jej przyjęcia, zmiany porządku prawnego i relacji społecznych, w tym wykorzystania technologii. Wraz z rozwojem narzędzi teleinformatycznych oraz budową społeczeństwa obywatelskiego nastąpiła konieczność rozszerzenia katalogu form i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłodawa, co skutkuje koniecznością przyjęcia niniejszej uchwały. Uchwała umożliwia podejmowanie inicjatywy przeprowadzenia konsultacji społecznych przez burmistrza Kłodawy, Radę Miejską oraz określoną liczbę mieszkańców terenu, dla którego konsultacje będą przeprowadzane. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Proszę. Za 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 30 na 219 na 220.
realizuje kolejny punkt, punkt 14, podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawieniu projektu uchwały proszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym w związku z uchwałą nr 10/63/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia gminy Kłodawa do spółki prawa handlowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Koninie oraz paragrafu 4 punkt 4.4 umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultowywanych składowisk odpadów, Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie proponowany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka ZOO w Koninie ulica Sulańska 13 cennik na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20, to jest odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Znaczy taką najważniejszą sentencją, jeżeli chodzi o przedstawiony propozycję cennika przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnymi z Konina jest to, iż cena za odpady, za unieszkodliwienie odpadów zmieszanych nie ulega wzrostowi. Ona będzie taka sama jak w latach poprzednich i na tą chwilę wynosi i wynosić w roku 2021 póki co będzie 320 zł netto za odpady zmieszane. Ponieważ ten cennik i uchwała dotyczy również frakcji gromadzonych selektywnie i tutaj też nie ma żadnego wzrostu, jeżeli chodzi na przykład o unieszkodliwianie, odzysk makulatury, plastiku, tego miksa takiego powiedzmy opakowaniowego, on pozostaje na poziomie złotówka netto za jedną tonę dostarczonych odpadów. W związku z tym, iż na podstawie tych wszystkich przywołanych aktów Rada Miejska w Kłodawie opiniuje pozytywnie bądź negatywnie, propozycja moja jest taka, aby zaopiniować ten przedstawiony cennik, wniosek zarządu w sposób pozytywny. Z uwagi na to, iż ta cena nie wzrasta. A tylko informacyjnie dodam, że gminy, które nie są udziałowcami w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, będzie dla nich obowiązywał cennik 511 zł netto za tonę odpadów zmieszanych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Za 9, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 30/220/2020. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28/196/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kłodawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo radni.
Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zmiany uchwały nr 28 łamane na 196 łamane na 2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kłodawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym w związku z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 28 łamane na 196 łamane na 2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kłodawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokonuje się zmiany załącznika nr 1 poprzez zastąpienie go załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie nr 28 łamane na 196 łamane na 2020 z dnia 17 września 2020 roku przyjęty został wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kłodawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Załącznik nr 1 do uchwały. Jak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego nr 24 łamane na 1057 łamane na 2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 października bieżącego roku we wzorze deklaracji nie został wskazany termin, o którym mowa w artykule 6m ustęp 5 punkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto organ nadzoru stwierdził nieważność zbędnych zapisów w punkcie E2 deklaracji. Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność dostosowania wzoru deklaracji do wymagań wynikających z przepisów prawa. W ocenie Rady Miejskiej w Kłodawie zasadne jest przyjęcie w tej sytuacji nowego wzoru deklaracji odpowiadającemu tym wymaganiom. W szczególności nowy wzór zawiera pełną informację o terminach składania deklaracji. Wskazany jest termin wynikający z artykułu 6m ustęp 5 punkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisy wzoru pozbawione są zbędnych zwrotów, których nieważność została co do poprzedniej deklaracji stwierdzona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w wyżej wskazanym rozstrzygnięciu nadzorczym. Przyjęcie nowego wzoru deklaracji jest konieczne celem zapewnienia przejrzystości deklaracji dla obywateli z niej korzystających. Tym samym zasadne jest zastąpienie całego poprzedniego wzoru deklaracji, załącznik nr 1 do uchwały z dnia 17 września, nowym wzorem, załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie ma, nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Krysia? Dziękuję. Za 8, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała utrzymuje numer 30 na 221 na 2020. Zamykam punkt 15. Przystępuję do realizacji punktu 16 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej. Zwracam się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków związanych z budową drogi gminnej Marynki Rysiny, kontrola wydatków związanych z przebudową ulicy Rolniczej w Kłodawie w 2019 roku, kontrola wydatków związanych z przebudową odcinków drogi powiatowej nr
3405P od ulicy Włocławskiej w kierunku miejscowości Głogowa w 2019 roku. Kontrola wydatków związanych z przebudową chodnika drogi wojewódzkiej nr 263 w 2019 roku. Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich z uwzględnieniem przychodów z wynajmu tych świetlic w 2019 roku. Tak Adam, w telegraficznym skrócie, wiadomo, wszystkie protokoły są do wglądu, żeby tutaj tych wszystkich protokołów nie czytać. Proszę. W dniach 23 września i 28 września 2020 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków związanych z przebudową drogi gminnej Marynki Rysiny Kolonia w 2019 roku. Kontrola wydatków związanych z przebudową ulicy Rolniczej w Kłodawie, także z 2019 roku. Kontrola wydatków związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3405P od ulicy Włocławskiej w kierunku miejscowości Głogowa. Kontrola wydatków związanych z przebudową chodnika drogi wojewódzkiej nr 263, to jest ten chodnik na Bierzwieńskiej. Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich i uwzględnieniem przychodów wynajmu świetlic w 2019 roku. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości. Protokoły i dokumentacja dostępne są w Biurze Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania radnych do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Nie widzę, zatem zamykam punkt 16. Przystępuję do realizacji punktu 17. Interpelacja i wnioski radnych. Proszę bardzo. Nie widzę, zatem zamykam punkt 17. Przechodzimy do realizacji punktu 18. Wolne wnioski. Też nie ma. Czyli dziękuję. Zamykam punkt 18. Przystępuję do punktu 19. Zamknięcie obrad sesji. Stwierdzam wyczerpanie porządku obrad. Zamykam obrady 30. sesji Rady Miejskiej w Kłodawie. Dziękuję bardzo.